Jestem taka głodna! Ktoś jest głodny? Nie mogę tak bezczynnie siedzieć. O nie! Ktoś potrzebuje mojej pomocy! Nie mogę zostawić dziecka w tarapatach. Jesteśmy! Chcesz kurczaka czy jedzenie z puszki? Ona nie może tego jeść. Po prostu dajcie mi jeść. Czekałam na to 30 lat. Zacznijmy kulinarne wyzwanie. Proszę, pozwól nam dołączyć do kulinarnego wyzwania. Chwileczkę, babcia ma same zdrowe przepisy. To nie jest smaczne. Zrobimy dla ciebie najsłodszą rzecz. Dobra, niech będzie. Dzięki! A kasa? Co? Łapy precz! Wracamy do konkursu. Pierwsza runda – czekolada! Wow! Zobaczmy, co tu mamy. Żaden z moich przepisów nie zawiera czekolady. Czas na improwizację. Dzieci uwielbiają jajka niespodzianki. Mówisz poważnie? Chwileczkę, mam pomysł. Biedronko, czerwony jest zbyt agresywny. Hej, co zrobiłeś? Hehe, teraz jesteś sygnalizacją świetlną. Dlaczego tak robisz? Przestańcie się wygłupiać. Nie bądź taka sztywna. Co ty narobiłeś? Wyglądam teraz jak klaun. Ha, naprawdę? Było buzy. Nauczę was manier. Ale najpierw wygram ten konkurs. Przygotujmy składniki. Napełnijmy miskę wrzątkiem. Jakie gęste i pachnące. Wygląda przepysznie. Wlejmy czekoladę do formy i wypełnijmy ją. Teraz wsypmy lód i zanurzmy w nim naszą foremkę. Jaka dziwna kulka. Czy to czarny kot? Złapię tę kropkę. Nie jesteś taki zwinny, jak myślałeś. Udowodnij ci to. Chodź tu. Koty nie mogą wchodzić na stół. Złaś. Hej, dlaczego ja? Nie chcę tego więcej widzieć. Wracajmy do gotowania. Teraz biała czekolada. Myślę, że będzie smaczne. Wlejmy ją do środka. Nie zapomnijmy rozprowadzić jej w formie. Niech ostygnie. Pierwsza połowa jest gotowa. Pięknie! A jeśli chodzi o sekretny składnik, potrzebujemy prawdziwego jajka niespodzianki. Nie potrzebuję go. Żadnego podglądania. To tajemnica. No dalej, pokaż nam. Jak myślisz, co ukrywa babcia? Napisz, co myślisz w komentarzach pod tym filmikiem. Teraz możecie zajrzeć. Ale nie rękami. Nałóż gorącą czekoladę, żeby skleić połówki. Voilà, gotowe. Ale super. Tak, to naprawdę niezłe. To nie wszystko. Moja wytrzymałość nie jest już taka jak kiedyś. Patrz, zaraz pęknie. Patrz. Voilà. Ale jaja. Fiu! Wy małe łobuzy. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Zanurzamy balon w czekoladzie i toczymy. Nie potrzebujemy już balona. Zadziałało. Moje gniazdo jest prawie idealne. Jeszcze tylko trzeba je udekorować watą cukrową i oczywiście cukierkami. Wygląda super słodko. Uczcie się, młodziaki. Jak fajnie. Nie zostanę w tyle. Użyję kolorowej czekolady. Zrobię czekoladową mozaikę. Prawdziwe czekoladowe arcydzieło. Roztopmy czekoladę. Mam nadzieję, że się uda. Teraz wymieszajmy kolory ze sobą. Podoba ci się? Pierwszy raz to widzę. Dodajmy pianki i oczywiście czekoladowe guziczki. Mniam. Oddaj to. Potrzebuję tego do przepisu. Teraz ciasto ma czarne kropki jak ja. Co myślicie? To arcydzieło. Byłoby w Luwrze. O, piłka? To zadanie dla czarnego kota. Mam cię. Gdzie biegniesz? Ups. Nie uciekniesz. Znowu? Wybacz mi. Proszę. Jak mogę być na ciebie zła? Nie wciskaj mi tu kitu. Au. Miau. Zouza. Chwila. Mam pomysł. Zrobimy suflet. Bita śmietana. Arriba! Pycha. Teraz dodajmy to do naszego deseru. Dekorujemy galaretką. Przepyszna kanapka. Zamiast sosu dżem. Trochę pianek. I polewa czekoladowa. Czy to nie piękne? Zamiast górnej bułki jeszcze parę wafelków. Śmietany nigdy za wiele. I wisienka na koniec. Od kogo zaczynamy? Musisz zacząć od mojego. Jak fajnie. Babcia była pierwsza. Spróbujmy. Uwielbiam watę cukrową. Tak się cieszę. Wow, coś jest w środku.
Spróbujmy. Ile czekolady! Pycha! Świetna robota! Jej! Zdobyłam punkt! Nie ciesz się za wcześnie. Brokuły? Uj, to jest minus! Co? Nie martw się. O nie! Teraz drugi pretendent. Spróbujmy. Ile słodyczy! O, to takie twarde. To się nie uda. Muszę to złamać. Już! Twardy z ciebie orzech do zgryzienia. Znacznie lepiej. Świetny smak i uwielbiam Oreo. Naprawdę ci smakowało? Chociaż kto mógłby we mnie wątpić? Ale smaczne. Nie mogę przestać. Po prostu nie można się oprzeć. Bardzo fajnie. Punkt dla Biedronki. Hurra! Jaka wspaniała kanapka. O, wisienka. Doskonałe. Takie oryginalne. A co najważniejsze, smaczne. Fuj, czy to futro? Ciekawe, skąd to się tam wzięło. O nie, tak być nie może. Nie dostaniesz punktu. Więc jestem mistrzynią? Hurra! Nie mogę się doczekać następnej rundy. Co wybrać? Spróbujmy szejka. Wow, świetne wyzwanie. Przygotujcie się na porażkę. O, pączki! Kocie, Asio, Zouza. Dobra, znajdę coś lepszego. A to co? Wow! Hej, kocie, przyprowadź mi Biedronkę. Kumasz? Tak, mój panie. Do kogo mówisz? Hej, odpowiedz mi. O, co to było? To wszystko takie dziwne. Znowu ty? Władco ciem, nie ukryjesz się przede mną. Mam cię i nie wracaj tu więcej. Zaczynamy. Najpierw syrop. Wlejmy wszystko na dno szklanki. Teraz ubijamy. Dekorujemy boki syropem truskawkowym. Do zrobienia koktajlu potrzebujemy blendera. Wlejmy lody. Teraz banan. Syrop truskawkowy. To mój sekretny składnik. Mleko. Mogę trochę? Tylko troszkę. Nie, to nie dla ciebie. Maksymalna moc. Po prostu cudownie. To będzie pyszne. Wlejmy wszystko do szklanki z truskawkami. Została tylko śmietana. Skończyła się? Czekaj, przyniosę nowe opakowanie. Więc krem do golenia? O, to będzie niezła zabawa. La, la, la. A to co? Bita śmietana? Proszę, jest pełna. Świetna robota. Właśnie tego potrzebowałam. Zdziwi się, jak się dowie, że to pianka do golenia. Zostało trochę dla ciebie. Dzięki, jesteś taka miła. Chyba nie jestem głodny. Pączek będzie idealną dekoracją. Albo jeszcze lepiej, nie tylko jeden, ale wieża. Super smakołyk. Mogę pożyczyć? Kocie, co znowu? Natychmiast to oddaj. Przepraszam, panią. Och, ty pchlarzu. Ha, to będzie idealny dach. A co to za koktajl bez syropu? Śmietanka? Dokładnie. Dzięki. Najlepsza jest polewa czekoladowa, amatorzy. Polejmy syropem wokół krawędzi, żeby spłynął na dno. Dodajmy kołnierzyk z Nutelli i kilka czekoladowych guziczków. Tak słodkie, jak i kolorowe. Teraz wlejmy mleko. To potrzebuje polewy. Daj ją tutaj. Co jest z tą puszką? Powinnam mieć więcej. Którą wybrać? Oczywiście dolną. Więc to tu jest śmietanka? Wow, ale dużo. Złapię to. Moja zwinność się przydaje. Mój skarbie, chodź do mnie. Nareszcie. Ta też jest pusta? Muszę być w niebie. Ups. Taki kolorowy szejk potrzebuje barwnych dekoracji. I chmur wady cukrowej. Jak cudownie. Mój i tak jest lepszy. O, skończyłaś? Chwileczkę. Mleko się skończyło? Poradzę sobie bez niego. Lody wystarczą. Mam narzędzie. A nie mówiłem? Cudownie. Teraz wlejmy wszystko do szklanki. To jest o wiele lepsze niż mleko. Zostało nawet trochę dla mnie. Palce lizać. To wszystko się przyda. Milkshake powinien być sycący. Kotlet? Mówiłaś coś? Miau. Miau. Z czego jest ten kotlet? Hej, to nie jest śmieszne. Po pierwsze sos. I to dużo. Mała musi być głodna. Mógłbym zjeść tego kotleta już teraz. Nie dostaniesz go. Teraz ser. Fuj, ale dodajmy to dla urody. A teraz pomidor. Miau, miau, miau. Podoba ci się? Tak myślałem. Prawie gotowe. Ketchup. Więcej sera. Sałata. Pomidor i bułka.
Nigdy nie próbowała takiego sycącego szejka. I oczywiście słomka. Voilà! Jesteś pewien, że jesteś szefem kuchni? Wiesz, jak zaskoczyć. Jesteśmy gotowi, dzieciaku? Jestem zaintrygowana. Zacznę od tego. Truskawkowe. Naprawdę ci smakowało? Spróbujmy śmietanki. Fuj! Co? Jak to możliwe? To niesprawiedliwe. Szkoda, że przegrałaś. Wyrzuć to. Spróbujmy babci. Jakie lekkie. I słodkie. Tak się cieszę, kochana. Smakuje jej. A teraz przejdźmy do nadzienia. Super słodkie kombo. Masz punkt, babciu. Tak, wiedziałam. Ta runda jest moja. Wow, nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Szejk nie jest zły. A co z burgerem? O, jest taki duży. Jaki sycący. Trochę nie tak, kolego. Niech pomyślę. Napisz, czy ten szejk zasługuje na punkt, czy nie. Proszę, wesprzyj młodego kucharza. Naprawdę tego potrzebuję. Dobra, przekonaliście mnie. Widzicie? Ona mnie docenia. Teraz mamy remis. Mam zadanie. Patrz! O, dziękuję, małpko. Hurra! Zrób pizzę! Jestem gotowa. Zaczynamy! Co? Już? Odsuń się. Najpierw zagniećmy ciasto. Mam własną technikę. Rozłóżmy je na blasze do pieczenia. A teraz ketchup. Ha! To jeden z głównych składników. Równomiernie rozprowadź go na cieście. Teraz dodatki. Zielenina dla świeżości. Przechodzimy do kiełbaski. Pokrój ją na duże plastry. A potem w kostkę. Posyp wszystko na wierzchu. I mój sekretny składnik. Ananasy! Nikt się im nie oprze. Zwłaszcza Włosi. Teraz mnóstwo sera. Bez niego to nie byłaby pizza, tylko placek. Bellissimo. Przygotuję klasyczny przepis. Sos i ser. Hej, kocie, czyś ty oszalał? Oddaj to natychmiast. Przestań, albo cię wyrzucę. Oddawaj. Jesteś taki wkurzający. Spójrz, co to jest? Złapię to. Nareszcie. Pokrój salami. Rozłóż salami. Trzeba dodać pomidory. Przyjacielu, ty też jesteś cały czerwony. Narysujemy kontury majonezem. I położymy oliwki na połówkach. Myślałeś, że nie znajdę? Patrz i ucz się. Ugniataj ciasto jak kocyk. Kiełbaski. Nie do końca. Wolę rybę. Co dodać? Ładnie pachnie. Sos sojowy i ryba. Świetne połączenie. O tak, anchoa to najlepszy smak. Jak mogę się oprzeć? Po prostu rozkoszne. Rybie łuski. Chrupiące. Nikt się im nie oprze. Zwłaszcza Włosi. Co za aromat. Miau! Jesteśmy gotowi. Od kogo zaczniesz? Tylko zostaw też trochę dla mnie. Wow, co za okropny zapach. To straszne. Jak ryba w mikrofalówce. Pozbądźmy się tego natychmiast. Fuj, odpadasz. Ona po prostu nie rozumie. To przysmak. Ale to mi się podoba. Tak pięknie się prezentuje. Spróbujmy. Zdobyłam punkt? Zdecydowanie. Dokładnie taką pizzę chciałam. Wow, prowadzę. Tak, tak, tak. Łapiesz? Jestem najlepsza. Została tylko pizza babci. Chwila, czy to ananas? Nie lubię ananasa. Dlaczego nie mówiłaś nic wcześniej? I sałata? Nie, zero punktów. Wygrałam! Hurra! Wiedziałam! Jesteś świetną kucharką. Dzięki, mała. No, przegrani. Jestem tu najlepsza. Otrzyjcie łzy. Frajerzy. Co za tupet. Żądam rewanżu. Hej, co się dzieje? Bum! O, w takim towarzystwie na pewno wygram. A więc pierwsze zadanie. Wygląda na to, że coś jest w środku. Wybacz, SpongeBob, jestem zbyt głodna. Po prostu daj mi zadanie i skończmy to. O, oto jest. Uczestniczki, musicie zrobić burgera. To takie kaloryczne. Najpierw zrobimy pachnące bułeczki. Nie podglądaj, tylko żartuję. Patrz i ucz się. Wałkujemy ciasto. Wytnij koło. Teraz nacinamy. Dobrze, że zawsze mam przy sobie palnik.
Boję się. Najpierw bułeczki. Doskonale. Podzielmy ją. Uważaj, żeby się nie skaleczyć. Teraz trochę sałaty. Będziemy potrzebować mielonego. Dobrze je ugniatamy. O, tak. Uformujmy kotlecik. A co to za krzyk? Jestem cała brudna. Żadnych bujek w kuchni. Nie zwracaj na nie uwagi, kotleciku. Runda druga. Ona jest stuknięta. Aż będzie złoto-brązowe. Teraz ketchup. Hej, pożyczę trochę. W sam raz. Mój idealny burger jest prawie gotowy. Teraz cebula. Voila. Ouch! Mój sekretny składnik. Teraz jest obficie i pożywnie. Co myślicie? Świetna robota. Jaki brudny talerz. Musi błyszczeć. Zmywajcie się, zarazki. Żebym was tu więcej nie widziała. Nie uciekniecie przede mną. Nawet nie próbujcie. Dawaj to tutaj. Nie ma mowy. Gotuj już. Nie martw się, poradzę sobie. Pączki? Sprawdzą się jako bułeczki. O, ile słodyczy. Nawet nie mogłam marzyć o takim szczęściu, gdy inni żyli w luksusie. Aha, spójrz na nią, gada do śmieci. Ha, frajer. Ha, to nie jest śmieszne. Dzieci, co się dzieje? Czas na obiad. Hurra, pora obiadowa. Co jest dzisiaj na obiad? Wow, mogłabym to jeść bez końca. A ja mam słodycze. Spróbuj trochę. Ale pycha. W przeciwieństwie do innych, ja nie miałam tyle szczęścia. Na obiad jadłam tylko zwykły, suchy chleb. To niesprawiedliwe. O, dość łez. Jestem silna. To będzie najsłodszy burger na świecie. Dodajmy trochę syropu. Wystarczy. Teraz... A, lama! Uff, było blisko. Kontynuujmy. Żelki. Ale słodkie. Ach, zapach pianek. Nie ma nic lepszego. Znowu? Nie zniosę tego. Co? Jeszcze raz. Jest ich więcej niż jeden. Linz, nie widzisz, że jestem zajęta? Przestań mi przeszkadzać. Zrozumiano? Hej, spokojnie. Tyłobuzie. Brudna dziewczyna. I ostatni akcent. Fontanna M&M'sów. Moje dzieło jest gotowe. Nie zjadłabym tego. Czas pokazać wam Hot Cuisine. Bułka z tuszem i szwajcarskim serem. Popisowe cięcie. Bellissimo. Górna szczęka. I trochę krwi na zaostrzenie apetytu. Co ty robisz? Przestań! Masz, weź ketchup. Nuda. Irytująca staruszka. Dobra, niech będzie. Wampi burger gotowy. Hej, nietoperzu! Dzięki. Potrzebowałam tylko oczu. Dodajmy trochę ognia. O tak! Buu, strachliwa staruszka. Jesteśmy gotowe? Spróbuj! Wow! Babci wygląda apetycznie. A ten wygląda jak potwór. Wow, chcę tego! Czas na degustację. Cebula? Och, chyda. Ale to jest pełne witamin. Zepsułaś to! Paskudztwo! Zero punktów. A tak bardzo się starałam. Teraz potworny burger. Mam nadzieję, że jej zasmakuje. To jest całkiem smaczne. Spróbujmy oczu. Jakie niezwykłe. Podoba mi się. Naprawdę? To też jest jadalne? O nie, tylko nie chili. Czekaj, proszę, nie. A, ale ostre. O nie, przegrałam. Fiu, już lepiej. A teraz główny pretendent. Mam nadzieję, że go nie wyrzuci. O, tak się denerwuję. Pączek z M&M'sami. Czy ona mnie pochwaliła? Ale przysmak. To jest akurat w moim guście. Burger Kopciuszka to mój ulubieniec. O rany. Cóż, zjadła wszystko. A ja się tak martwiłam. Gratulacje. Jej, nie mogę w to uwierzyć. Nikt nie jest lepszy ode mnie. Ach, ta młodzież. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Trum, trum, food! Tada! Brawo! Co się stało? Teraz ciasto! Wszyscy widzą? Z czego?
Nie trzeba było mnie wyzywać. Zwycięstwo mam w kieszeni. Jestem trzykrotną mistrzynią konkursu. Pau! Jej! Co w nią wstąpiło? O nie! Wszystko jest brudne. Zapamiętam to. Zaraz wracam. Co dalej? Zróbmy basen dla jajka. Teraz wymieszajmy ciasto. Znowu? Żartujesz sobie ze mnie? Możemy trochę zwolnić? Masło, dobrze wymieszaj. Zrozumiałam. Teraz ja też mogę zrobić ciasto. Mąka. Mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Włóż do foremki i do piekarnika. O, rozkojarzyła się. Wystraszę ją. Ba! Bu! A! Co za koszmar! Hej, przestań! Ja tylko żartowałam. Kontynuujmy. Robimy basen dla jajka. Teraz wlewamy. Mieszamy, aż zrobi się ciasto. Doskonale. Następne. Ale dojrzałe. Prawie zapomniałam o zębach. Dzień dobry. Czas na jedzenie. Mogę wziąć? Czekaj. Musi być smaczne. Co za koszmar. Gotowe. Potrzeba tylko trochę oleju. Voilà. Teraz dobrze wymieszajmy. Dzięki, nauczycielu. Najważniejsze jest nadzienie. Doganiam cię. Myślę, że zrobię najlepsze ciasto. To powinno być wszystko. Te wyzwania są takie wyczerpujące. Czekajcie, wyzwanie! Prawie skończył mi się czas. Nic z tego nie będzie. Mąka, jajko, masło. Mieszamy. Aha, do formy. Trzeba się pospieszyć. Doskonale. Myślę, że nadszedł czas dodać nadzienie. Znowu to robisz? Przestań! Dzieci nie piją krwi. Rusz głową. Weź dżem. Jesteś taka nudna. To nawet nie wygląda jak krew. Jak ci ludzie to jedzą? Spóźniłam się? O, jak mogłam zapomnieć. Soczewica na prawo, kasza na lewo. Co to za zapach? O nie! Zapomniałam o cieście. Trochę się przypaliło. To ma być trochę? Co to jest? Co się stało? Zepsułam ciasto. Cii, wróżka zawsze pomaga. Trum, trum, food. I co myślisz? Jesteś niesamowita. To nic takiego. Już taka jestem. Mamy poważnego przeciwnika. Dobra, przechodzimy do górnej warstwy. Wytnij paski. Żadnej wyobraźni. Zrobię to po swojemu. Idealnie. Klasyka jest zawsze w modzie. Co o tym myślisz? Ja zrobię lepsze. Moje ciasto powali wszystkich na kolana. Nawet nie śnij o wygranej. Muszę to upiec. Wrócimy za sekundę. Czas na prezentację. Ach, nie oprze się takiej piękności. To jest prawdziwy tort. Jak wygląda? Wow, świetnie się spisałyście. Proszę, spróbuj mojego. Zobaczmy. Jakie jest nadzienie? Truskawkowe. Świetne ciasto. A ty chciałaś polać je krwią. Lepiej się jej pozbądźmy. Ani mi się waż. Proszę, nie! Nie ma za co. O, co to jest? Ząb! A fuj! To się nie nadaje. Co? Najpierw krew, a teraz to? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wygląda tak smakowicie. No dalej, spróbuj. O, już 12? To szczur! Aaaa! Wyjaśnij. Muszę iść. Bawcie się dobrze. Czas lecieć. Uciekaj! O nie, byłam tak blisko. O, poznaję ciasto babci. Pyszne jak zawsze. Mogłabym zjeść całe. Ale pycha. O, to było sycące. Co? Kto wygrał? Gratulacje! Gotowe na finał? Ujawniamy. Milkshake! O, dam radę. Wyjmujemy blender. Najpierw truskawki, lody. Czym jest koktajl bez mleka? Zamykamy i mieszamy. Maksymalna moc! A co najważniejsze, pycha. Jak wam się podoba moja bryga? Biedactwo. To idealna pora. Co się z tobą dzieje? Możesz uważać.
Wybaczcie, nie będę już sprzątać. Zamierzam wygrać. Powinno być słodkie. Dodajmy trochę wody. Dynia musi zmięknąć. Przełóżmy miąższ do blendera. Dodajemy trochę mleka. Zmiksujmy miąższ na pire. To będzie takie smaczne. Prawie zapomniałam o bitej śmietanie. Cudownie. Dodam trochę cynamonu. I ostatni akcent. Gotowe na degustację. A teraz pokażę wam wampirzego szejka. O, znowu. Żadnej krwi. Dawaj to, albo cię wywalę. Tylko nie wylewaj. Nic nie ukrywasz, prawda? To jeszcze nie wszystko. Jesteś taka wkurzająca. Masz. Obrabowałaś bank krwi, czy co? A to? Cicho, to sok wiśniowy. Dobra, wierzę ci na słowo. Czy ona może być aż tak głodna? Straszne! Dobra, wygram i wezmę nową. Najpierw szklanka. Zupełnie jak pączek. Wow, gdzie się tego nauczyłaś? Dodajmy trochę śmietany. I wisienka na torcie. W sam raz. Koktajl gotowy. Tada! Proszę, zacznij od mojego. Wow, nie spodziewałam się tego. Zacznę od tego. Pianki. Teraz spróbujmy. Punkt dla kopciuszka. Jej, zwycięstwo! A teraz szejk babci. Wow, tylko jeden łyk. Punkt dla babci. O, dziękuję. I ostatnia zawodniczka. Ale super. Pyszne. Jej, teraz jesteś jedną z nas. Haha, to był dowcip. Tak się przestraszyłam. Idź pobaw się z przyjaciółmi. Może ja powinnam spróbować? Ach, jesteś przezabawna. Czy to też jest słodki przysmak? Pająk, wynucha! Żadnych punktów dla ciebie, Linz. Wyniki wyzwania kulinarnego. Babcia 2. Kopciuszek 2. Linz 0. Co za żenada. Ha, dopiero się obudziłaś? Ha, ona ma rację. Zero to właśnie to, na co zasługujesz. Serio? Przestańcie, bo pożałujecie. Dość! Jesteście paskudnymi żabami. Nie zmuszajcie mnie. Bo co, ugotujesz swoje strupy? A masz! Och, jakie to straszne. Co one nam zrobią? Wow, co się dzieje? Uciekajmy! O, tu jest tak fajnie. Teraz moja kolejna wyzwanie kulinarne. Nie, ja nie. Zrób to sama. Ach, ty nieposłuszny Pokemonie. Zobaczysz mój gniew. Wow, myślę, że teraz wszyscy będą cię bardzo uważnie słuchać. Główną nagrodą dzisiejszego wyzwania jest złoty puchar. To genialne! Nie pozostawi nikogo obojętnym. Wszyscy są zaintrygowani. Ale puchar nie jest taki łatwy do zdobycia. Rozpocznijmy kulinarne wyzwanie. Oto lista pretendentów. Jigglypuff staje się kreatywna. Jej mikrofon szybko zamienia się w wałek do ciasta. Bijou nie jest daleko w tyle. Wyposażyła swoje żądła w trzepaczkę. Rapidash ugotuje wszystko dokładnie według przepisu. Charizard jak prawdziwy wódz daje jej zadanie. Miau! Jedzenie to nie zabawka! Właśnie się rozgrzewała, zanim wypuściła pazury. Brawo! Ale nie zaimponowałaś Charizardowi. Co robi Eevee? Będziesz przewijać kanały później. Ale Eevee już skończyła. Charizard była ciekawa jej dania. Co? Eevee woli klasyczne śniadanie. I co? To nie danie? Charlie jest na nią wściekła. Nie toleruje lenistwa. Okazuje się, że nawet płatki i mleko mogą się zepsuć. Teraz to śniadanie górnika. Nie należy zadzierać z Charlie. Teraz wszyscy potraktują konkurs poważniej. Eevee opuszcza wyzwanie. Pichu raczej degustuje niż gotuje. Beedrill udało się zmienić końcówkę żądła. Teraz to rękaw cukierniczy. Postanowiła zrobić lody swoim nowym gadżetem. Pichu też chce taki rękaw. Bijou jest zachwycona swoim know-how. Myślę, że Pichu ma plan. Magiczne słowo i szok potrafią czasem zdziałać cuda.
Bidżu doskonale zrozumiała Piczu i częstuje ją lodami. Wszystko smakuje o wiele lepiej z M&M'sami. Smacznego! Biedna Bidżu. Szok był zbyt duży. Charizard też dostała specjalne lody. Tylko, że nie zniosłaby bałaganu w kuchni. Bidżu już zaczęła żałować swoich modyfikacji. Piczu nie może powstrzymać się od śmiechu. Nawet w przypadku przegranej. To właśnie oznacza wypalenie w pracy. Piczu tego nie toleruje i postanawia stanąć w obronie pszczoły. Wow, jesteś odważna, Piczu! Dwie osoby od razu odpadają z wyzwania. Snorlax nie spieszy się, by rozpieszczać nas kulinarnymi arcydziełami. Z drugiej strony Rapidash wydaje się zdeterminowana, by wygrać. Wszystkie składniki są na swoim miejscu. Snorlax postanowił się obudzić, gdy dostał nagrodę. Muszą mu się śnić słodkie sny. Spójrzcie na tego dżentelmena. Masz dobry gust, Snorlax. Rapidash postanowiła zdobyć dodatkowe punkty. Ma już tyle składników, że nie ma miejsca na stole. Oto duch zwycięstwa. Wygląda na to, że nasz Don Juan ma kłopoty. Pobudka! Nie spać! No i co ugotowałeś? Wysiłki Rapidasha nie idą na marne. Wódz widzi godnego kandydata do zwycięstwa. Cóż, Snorlax, wstydź się. Ale Pokémon nie jest zmartwiony. Minuta i gotowe. Szkoda, że to nie wyzwanie w spaniu. Wtedy nie miałby sobie równych. Snorlax ledwo mruga. Co powinien zrobić? Rapidash nie zamierza się zatrzymać. Snorlax czołga się do mety jak ranny żółw. Ale oto jego klucz do zwycięstwa. Chwila, gdzie on poszedł? Abra, czy to ty? Co za oszust. Snorlax jest gotów ukarać drania. Ale Abra chce zatuszować ten mały incydent równie małym słoiczkiem Nutelli. Grzeczna Rapidash przeszła już do kolejnego etapu gotowania. A Snorlax nadal nie mądrzeje. Tymczasem Abra przygotowuje dużą łyżkę do Nutelli. Po co tak kpić ze słodyczy? Ale Abra delektuje się tą chwilą pod każdym względem. O nie, Snorlax nie może tego znieść. Chodź, Abra, łamisz serce Snorlaxowi. Nie zniesie tego. Ej, nie ekscytuj się, kolego, to tylko Nutella. Dobra, dobra, Abra już to ma. Snorlax chce przeprosin. Abra postanowił przywrócić go do poprzedniego stanu. Snorlax jest teraz szczęśliwy. Sprytny ruch, Abra. Dobry chłopak. Ups, taki mały słoiczek, a tak mocno eksplodował. O nie, nie książka kucharska. Wiesz, że to się dobrze nie skończy. Abra, wiesz, co za to dostaniesz? Zmielenie na popiół. Wygląda na to, że wszystko obmyślił. Abra opuszcza igrzyska śmierci. Rapidash znalazła zastosowanie dla swojego rogu. Jej pączkowa forteca jest piękna. Snorlax odsunął się tylko na minutę. Kiedy miała na to wszystko czas? Nie wolno spać podczas zawodów. Więc nie spała. Trzeba to natychmiast naprawić. Melodia Snorlaxa jest równie czarująca jak Jigglypuff. Rapidash nie może się oprzeć. Snorlax, co powiesz na duet? Snorlax występuje solo. Miał chce skorzystać z hałasu i spróbować deseru Jigglypuff. Ale śniący Pokémon szuka swoich słodyczy. Zamiast liny dziewczyny ciągną ciastka. Snorlax kontynuuje swój nieprzerwany koncert. Nadchodzi Cherry. Na pewno nie jest zachwycona tym, co się dzieje. O, to zły znak. Miał już odgadła konsekwencje. Nikt nie chce mieć do czynienia z wściekłym smokiem.